Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety czystek w kroplach o właściwościach antyoksydacyjnych i odtruwających. Dzień dobry Państwu, zaczęły się wakacje i zaczęły się pytania o kleszcze i o choroby, które one przenoszą. Taką najbardziej popularną chorobą, którą przenoszą kleszcze, jest borelioza. Pytanie, jak mnie pogryzły kleszcze, to muszę brać antybiotyki. Niekoniecznie. Jest taka sugestia, żeby w terenie, w którym na przykład częściej występuje borelioza i te kleszcze są częściej zarażone, stosować tak zwaną profilaktykę poekspozycyjną, czyli po ugryzieniu przez kleszcza zażyć 200 mg doksycykliny bądź też antybiotyku, który będzie działał przeciwko kleszczom. Ale to jest jednorazowa dawka. Dlaczego my, mimo że nas ugryzie kleszcz, chorujemy tylko w 2% przypadków, mimo że kleszcz jest zarażony krętkiem borelii? Otóż dlatego, że mamy właściwie skomponowany układ odpornościowy, że mamy silną odporność. Jeżeli mamy silną odporność, to jest największa nasza obrona przeciwko zarażeniu się boreliozą. I on udokumentowana naukowo, bo inne niestety nie są tak dobrze udokumentowane. Co zrobić zatem, żeby mieć tą dobrą odporność? Było o tym już mówione i w innych programach, i w tym programie Przychodzi Baba do Zielarza, ale to, co mogę tu przypomnieć Państwu. Ziele jeżówki purpurowej, bądź też korzeń, bądź też kwiat. Jak najbardziej. Kolejna sprawa, produkty pszczele, pyłek pszczeli, propolis. To są wszystko substancje, które stymulują naszą odporność. Więc dobra odporność przydaje się nie tylko w jesieni i na wiosnę, kiedy mamy infekcje dróg oddechowych, krzemoczowych, ale także w lecie, gdy możemy się zarazić kleszczem. Czy jeszcze coś układa odpornościowe? Oczywiście. Pytanie o te odpornościowe zioła było. I pamiętajcie Państwo też jeszcze o tym, żeby stosować produkty bogate w błonnik. Właściwy stan flory jelitowej, a błonnik to zapewnia, sprawia, że będziemy mieć właściwą odporność. Jakie to produkty, czyli błonnik z babki płeszcznik, błonnik na przykład z babki jajowatej, z owsa, może być inulina z cykorii, to wszystko są substancje o działaniu prebiotycznym, czyli wspomagające naszą odporność. Kolejne pytanie, czy wykonać testy na obecność krętka w kleszczu. No, są takie badania i kosztują one kilkaset złotych. Część lekarzy zakaźników, większość można powiedzieć, nie zaleca tych badań, dlatego że kleszcz może przenosić poza krętkiem borelii również inne. Około 44 patogenów może się przenosić, więc badanie go nierealne i raczej się nie wykonuje takich badań. Niemniej jednak niektórzy takie zalecają. Czy usunięcie kleszcza w pierwszych 24 godzinach po ugryzieniu zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia się chorobą od kleszcza? Oczywiście tak, ale nie jest to pewne, więc jeżeli mam możliwość usunięcia, to trzeba usunąć jak najszybciej. Miejsce to potem przemyć spirytusem bądź innym odkażaczem, bo to ta główka czasami zostaje w ciele i nie jest łatwo ją usunąć. Kiedy możemy podejrzewać, że mamy boreliozę? Pytanie było, czy jak mam podniesione miano przeciwciał swoistych przeciwko borelii, to ja mam boreliozę? Nie. Nie, to jest tylko świadczy o tym, że ma się podniesione miano przeciwciał. Muszą być do tego objawy boreliozy, czyli rumień wędrujący. Co to jest ten rumień wędrujący? To jest to, że jak nas coś ugryzie zwyczajnie, jakiś komar czy cokolwiek innego, to mamy czerwony plac wokół tego ugryzienia. W przypadku boreliozy ten plac jest w środku jasny, a na zewnątrz czerwony. To jest zwany rumień wędrujący. On może być nawet bardzo duży, jeżeli mamy boreliozę. I rzeczywiście obecność rumienia wędrującego sugeruje zastosowanie antybiotykoterapii. Ona jest w 90% skuteczna. Oczywiście pamiętajcie wtedy Państwo o tym, żeby stymulować odporność i żeby dawać substancje prebiotyczne, takie jak te, o którym już mówiłem. Proszę Państwa, jeżeli rzeczywiście ma się już tą boreliozę, czy zioła mogą w jakiś sposób pomagać? Nie ma udokumentowanych naukowo, zgodnie z medycyną opartą o dowody, informacji, które by mówiły, że zioła jednoznacznie są w stanie leczyć boreliozę. Niemniej jednak to wcale nie znaczy, że nie leczą. To po prostu jeszcze nauka nie doszła do takich wniosków, jeszcze są zbyt małe badania. No,
Są badania in vitro, na przykład badania oleju eterycznego z czystka. I on pokazuje, to takie badanie, że rzeczywiście olejek hamuje wzrost krętka borelii. Ale to są badania in vitro i nie można przekładać od razu na badanie in vivo. Ja zalecam czasami preparaty alkoholowe z czystka, dlatego że do alkoholu ten olejek przechodzi. Do naparu ziołowego z czystka, czyli zalewane wodą, niestety nie przechodzi. Jeżeli ma się boreliozę rzeczywiście, to można stosować zioła o działaniu przeciwzapalnym. I tutaj trzeba się odwołać do kłącza kurkumy, tutaj trzeba się odwołać do hakorośli, korzenia hakorośli. To są substancje naturalne, które mogą wspomagać leczenie boreliozy. Borelioza leczy się stosunkowo dobrze przez antybiotykoterapię, ale nie u wszystkich niestety. Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety czystek w kroplach o właściwościach antyoksydacyjnych i odtruwających.